Cześć. Dziś mam dla Was krótki filmik ze Street Fightera, w którym chciałbym pokazać Wam, na czym polegają kara cancele. Na początek trochę tła. Słowo kara po japońsku znaczy niebo albo pusty. I kara cancel polega na tym, że jeden cios cancelujemy w drugi, zanim ten pierwszy cios wyjdzie. Nie chodzi o cancel typu właśnie Crouching Medium Punch, czy Crouching Medium Kick, przepraszam, w Hadokena, tylko chodzi o zrobienie ciosu, który skancelujemy w inny, przed jego klatkami aktywnymi, czyli podczas startupu, zanim jeszcze możemy trafić. I tutaj wziąłem Kena w Street Fighterze 4, czy w tym wypadku Ultra Street Fighterze 4, nie bez powodu. Pokażę Wam taki przykład. Mam sobie taką nóżkę i jak robię tę nóżkę, no to mogę ją skancelować w rzut. Najpierw pokażę Wam, jak ten rzut wygląda normalnie. Wciskam sobie light punch i light kick i robię rzut. I teraz co się stanie, jeśli ja zrobię light kicka i zaraz po tym zrobię rzut? Zobaczcie, że z tyłu pojawia się dosłownie na jedno, może dwie klatki, taka poświata. Czasem wychodzi, czasem nie. No i to w zasadzie w tej sytuacji jest bezużyteczne, dlatego że rzut Kena jest wolniejszy o te właśnie klatki. A w jakich sytuacjach to byłoby przydatne? Tutaj pokażę na przykładzie przód medium kick. Jak widzicie, przy tym ciosie Ken porusza się do przodu i uwaga, można to skancelować w rzut. Zobaczcie, że jak zrobię raz, dwa, trzy i już jestem w stanie dojść do tego Kena, ale mogę, tak jak powiedziałem, skara cancelować ten cios w rzut. Teraz przyjrzyjcie się temu, jak to będzie wyglądało. Jeszcze raz, rzut wygląda w ten sposób, normalnie. A skara cancelowany wygląda tak, więc ma lepszy zasięg, w związku z czym będziemy w stanie rzucić przeciwnika w sytuacjach, kiedy normalny rzut by nie trafił zasięgowo, to ten kara cancel, dzięki temu, że Ken porusza się do przodu, jak widzicie, z tej odległości zadziałał. Jeszcze raz. Robię tak, kara cancel do przodu i kara cancel teraz wszedł. Jak widzieliście, zwykły nie wszedł. W różnych grach są różne kara cancele, nie będę tutaj podawał przykładów, ale jeśli usłyszeliście kiedyś, że ktoś mówi o czymś, co się nazywa kara w bijatykach, to no, można rozumieć to na dwa sposoby. Po pierwsze jako karę po polsku, po angielsku punish, czyli coś związanego z frame datą. Tutaj natomiast mówimy o cancelowaniu ciosów. Jest to, no, można nazwać po polsku pusty cancel, bo robimy, tak jeszcze raz, cios, który nie trafia, ale w trakcie startupu jest, oj, tu mi akurat nie wychodzi, jest cancelowany w inny cios. No można tutaj w tym przypadku mówić o rzucie, ale jest też wiele innych przykładów. Można na przykład zrobić dzięki temu Shoryukena, który będzie miał lepszy zasięg. To już trzeba labować konkretnie w bijatykę, którą gracie. Nie wszystkie bijatyki pewnie tak mają, no ale część ma, więc jeśli dowiecie się, że gdzieś w waszej bijatyce jakaś postać ma kara cancela, zobaczcie, co z nim można robić. To jest oczywiście coś na wyższy poziom nauki, no ale chcę wam pokazać, jak wygląda, czy pokazałem wam, jak wygląda właśnie kara cancel, na czym to polega. Teraz już będziecie wiedzieli, o co chodzi, kiedyś o czymś takim usłyszycie. To wszystko. Dzięki. Do następnego. Cześć.